prania dzień drugi. Wyprane właśnie pożycie bagażnika. W sumie to wyprałem jak na chwilę obecną, bo były niejakie problemy ze wstawaniem. To się wczoraj okicałem jak normalnie szaleniec. To jest to, wybrane i tamten kawałek. I teraz... Taka woda czysta. Masakra. No, kiedyś widziałem na myjni, jak pani prała fotele i normalnie tapicerkę, to w ogóle robiła takim samym odkurzaczem i bardzo podobnym środkiem. I pranie jednego fotela trwało może 3 minuty. No, to można sobie chyba uświadomić, jaka to jest jakość, gdzie ja tutaj, nie wiem, myślę, że około godzinki mi schodziło na każdy taki jeden element. A i tak to nie było doprane do takiej wody krystalicznej. No, bo to pewno do dzisiaj jeszcze się nie doprał. Także dzisiaj co, jeszcze zostały mi boczki z bagażnika. Zostanie zatkać ten cały tam wyciek, a w ogóle sprawdzić, kurczę, chociaż wczoraj można było sprawdzić, czy to... No nic. I co, działamy dalej. Może dzisiaj się uda wyprać całe wnętrze. To będzie trzeba wyciągnąć fotele. No, coś tutaj. No to tył przeprany. Dobra, łącznie z bagażnikiem. Teraz dla feelingu taki zawodnik wchodzi. Ładnie to pachnie. Może być taki zapach w samochodzie, nic mi nie będzie przeszkadzało. Suszenie trwa. No, spoko. Tam poprane. O, tu już fotel wyciągnięty. Jeden. No ciekawostka, to jest od strony pasożyta i 3 kable tylko, low, high i pewno masa, bez czujnika, ale nawet wypadły z rączki. Tutaj powinno być pięte, no to później będzie, ale właśnie bez. Chociaż nie, jest. Ten pomarańczowy. Nie, bo myślałem, że jest bez czujnika obecności pasażera do poduszek powietrznych. No to ładnie, no to ładne kwiatki. Żona przyjdzie zobaczyć. Nie zgadniesz, co znalazłem. Nie zgadniesz. Patrz tu w tej szynie, co tam jest. To był mój paznokieć. Jakiś miał ładny kolor. Zaraz drugi fotel i druga dniówka prania. No, a jak ci ludzie w ogóle nad myjni, czy auta zrobią za normalnie zmianę? No, to jak to jest wybrane? Jak robię takimi samymi środkami i porządnym odkurzaczem też. No chyba, że jestem taki mongoł. No ale jak widzę, że leci brudna woda, no to pierdali, żeby była czystsza. Czysta to nie. Dobra, będzie jakaś sondażowa, chociaż gówno, a nie sondażowa, bo się później światło zmieni. No, a tu gdzieś się rwało właśnie wodę i porzywiało, trzeba to usunąć. W ogóle zmyć. Zmywam do hamulców, będzie potrzebna większa ilość zmyć te smar. No i to podmalować. I co? I tak. No, ale przyznać należy, że są w iście nikczemnym stanie sanitarnym. A wcale na brudne nie wyglądały. No. Szok. Jeden zbiornik przeszedł.
tutaj tylko fronty. No kurczę, w sumie to najlepiej było trochę to porozbierać już teraz te plastiki. Żebym to później poskładał. I taka woda tam jest, siedzeń. No, siedzeń przed taki żur. Pod piano schowany. Dość. Normalnie dość. 18.36, normalnie druga dniówka prania. Sprzęt wysuszony. Pompa wypłukana. No, ale to jest nadal skandal. To będzie musiała być kontynuacja. Tylko, że to jutro, kurde, święto mają jakieś. No, ale zobaczymy jakie święto, bo jak na przykład któryś sąsiad tutaj odpali tą kosiarkę, niech będzie, że będzie pierwszy, ale to nie, to jutro i tak. Te plastiki poodkręcać wszystkie. A reszta na przyszły tydzień. No, ale to pewno będzie trzeba te fotele wrzucić do babki. Nie, przynajmniej w chałupie nie stoją, ale to może gdzieś. Pewno nie jutro. I zmywacz. Zmywacz. To jest co, kurde, czego przytrwamy. To, no, to nie było w ogóle sprane. Wstydzę się. No, ale to będzie jeszcze jutro ładowane. Raz przynajmniej. A jak nie jutro, to tam kiedy indziej. Ale będzie. No, dobrze. Tak sobie w sumie pracować. Bez takiego wsparcia, że auto potrzebne. No, oko. No, tak w aucie nic nie ma. No. Tamte plastiki też chyba ściągnę. Od razu jak będziemy ci plastików. A resztę co, te takie syfy, kurczę, zrobiłbym to parą. Ale obawiam się, że ta mata może być niezadowolona. Wielce, on się zrobi tak jak tam. A tam wydech idzie. To też pójdzie do mycia pod wodą bieżącą. No, to. I zobaczymy co pod spodem, czy jest ruda szmata. No, takie czysto w aucie. Kurwa. O, pieniądze! A z tej strony znalazłem jeszcze te kuny. To chyba Chorwacja, także babka na wakacjach była kiedyś. No, dobrze będzie to mieć umyte wszystko. W ogóle wszystkie te plastiki, coś się tylko tutaj da, to trzeba wziąć tam normalnie umyć wodą bieżącą i mydłem. Na pewno nie zaszkodzi. No, tak trzeba zrobić. A jak już będą plastiki ściągnięte, to pod sufitka pewno w dół. I mata. Chociaż nie brzęczy jakoś. Bardzo. Dalej rozbieram, tylko sobie wziąłem kamerę. Żeby mnie tutaj pomroczność jasna nie napadła i żebym wiedział normalnie, który był z której strony, niebieski od kierowcy. Ale czemu tak? Trzeba wcisnąć. Usa. Już palec oczywiście poległ przy wcześniejszych pracach. Miało być bez świadków. No ale trudno. Trzeba mu wrzuć. Dobrze. Wyto. A to nie jeden by tak chciał być.
co? Opykane. No, ale kurczę, widać, czy to jest dobry plastik. No. Teraz już takich nie robią. Paradoksalnie.